Siemanko, ja jestem Lucek, a to jest Need for Speed World. Dzisiaj pokażę wam, które samochody z klasy S są najlepsze. Które z nich są mistrzami. Tak się składa, że większość z nich posiadam w swoim garażu. Więc zacznijmy od najlepszego, czyli McLaren F1. Ma nieco gorsze przyspieszenie od na przykład Koenigsegga Agery. Ale zdecydowanie lepsze parametry jezdne, prowadzenie, przede wszystkim prędkość na zakrętach, prędkość wyjściowa z zakrętów, czyni z tego samochodu niekwestionowanego mistrza, jednego z najbardziej drogich samochodów Need for Speed World i jednego z najlepszych, który nadaje się na wszystkie trasy w Worldzie, świetnie skręca, ma rakietowe nitro. Chociaż troszeczkę gorsze niż Pagani Cinque na przykład, uwierzcie mi. Zobaczcie to na przykład Perfect Starcie. Cinque i Zonda F nieco wyprzedza F1, ale uwierzcie mi, F1 i pewnie jesteście już tego świadomi, wygrywa na zakrętach, na autostradzie, na krętych trasach, na krótkich odcinkach i tak dalej. Także jest to niekwestionowany lider. Drugim moim faworytem w klasie S jest Pagani Zonda Cinque. Dlaczego? Mamy tutaj bardzo, bardzo, bardzo dobre przyspieszenie do 250 km na godzinę. Super prowadzenie, świetnie trzyma się drogi samochód. Nieco gorzej niż McLaren F1, ale jest to naprawdę drugi najlepszy samochód w klasie S. Na większość tras. Dlaczego nie Agera? Agera prowadzi się gorzej i to czyni z niej gorszym samochodem dla większości osób, ale jeśli ją opanujecie, zyskacie naprawdę mocnego rywala w klasie S, szczególnie na trasy Campus Interchange, która jest dla klasy S. I na tej trasie możecie naprawdę tym wozem sporo zaszaleć. Tutaj Pagani Cinque może wymiękać. Ale ja na przykład Pagani Cinque lubię na trasy bodajże College Asylum. Albo ta w drugą stronę, nie pamiętam jaka była dla klasy S. W każdym razie tam Cinque po prostu wymiata. I dlatego, że jest tam sporo takich ostrych zakrętów, szczególnie moment, gdzie wjeżdżamy w trawę, w takie bezdroża, i tam Agera sobie po prostu totalnie nie radzi, mimo do bardzo dobrego przyspieszenia, szczególnie na wyższych prędkościach. No, niestety Agerom jest tam bardzo ciężko. No i w Cinque mamy oczywiście też mocne nitro, rakietowe wręcz. Także Agera. Następnym takim mocnym rywalem w klasie S będzie Pagani Zonda F, którą mam obecnie aktywną. Jest to samochód z nieco gorszą prędkością maksymalną niż Pagani Cinque. Natomiast mamy tu również rakietowe nitro, świetne przyspieszenie do 250 km na godzinę. I zdecydowanie lepszy skręt niż w Pagani Cinque. Tak jest. I powiem wam, że jest to naprawdę mocny rywal w klasie S, jeśli mamy zamiar jeździć nim na krótkich trasach, krótkich odcinkach tras. Ja mam Pagani Zonda F w klasie A. Jeszcze kilka ich samochodów takich mocnych w klasie S. Oczywiście tak, sprawa wygląda tak. F1 jest najlepsza, najłatwiej nią wygrywać, ale jeśli chodzi o te samochody, różnice między nimi to jest kwestia wyczucia. Dlatego miejcie to na względzie, wybierając któregoś z nich, że ten ma na przykład lepsze przyspieszenie, ale traci sporo prędkości na zakrętach. Ten samochód ma takie wady, takie zalety, tak? Także nie zawsze, nie w każdych rękach dany samochód będzie gorszy. To, że wyprzedzisz Agerą Pagani Cinque na krętych trasach, nie znaczy, że Pagani Cinque jest na krętych trasach gorsza. To jest oczywiście kwestia indywidualna każdego z nas, kto jak lubi jeździć, prawda? Ja preferuję bardziej samochody, które lepiej się prowadzą, ale też mają jakąś tam
jakiś tam atut pod względem osiągów, prawda? I takim samochodem jest właśnie Pagani Cinque, która świetnie się prowadzi, ma dość dobre przyspieszenie, które zdecydowanie wystarcza na większości krótkich odcinków. Jest to mój zdecydowany faworyt na niektóre kręte trasy. Kolejnym samochodem, który Wam polecam, jest Reventon. Nie Aventador, tylko Reventon. Aventador jest za Reventonem w mojej klasyfikacji, a zaraz powiem Wam dlaczego. W Reventonie mamy bardzo wysoką prędkość maksymalną. Na tym tuningu 791 punktów na statystyce ogólnej osiągam 380 km na godzinę bez nitra. Oczywiście jest ciężko się rozpędzić do takiej prędkości, bo nie mamy tu aż tak bardzo dobrego przyspieszenia, ale jest całkiem nieźle. Samochód genialnie trzyma się drogi i dzięki temu możemy nim naprawdę koksić. Za Reventonem jest Aventador. Dlaczego dopiero teraz? Dlatego, że jest bardzo ciężki do prowadzenia. Na siódmym biegu dławi się niesamowicie i ciężko mu jest osiągnąć prędkość maksymalną. Przyspiesza co prawda super, ale zwróćcie szczególną uwagę, kiedy startujecie samochodami, tak? Jest tak, jest Pagani Cinque, jest Aventador, jest tak, jest dwójka, jedynka, dwójka, trójka, czwórka, piątka, szóstka i na tych biegach Aventador jedzie na równi ze wszystkimi samochodami, ale gdy wbija się siódemka na perfect starcie, wymaksujcie sobie perfect start tak jak ja, do 5 sekund i zobaczycie, że Aventador zaczyna odstawać w tyle. Nie pomogą tutaj żadne części na to, dlatego że każdy samochód w Need for Speed World na siódmym biegu ma lipne przyspieszenie. Nawet wspaniały Aventador, który wygląda po prostu niesamowicie. Co nie znaczy też, że jest to najgorszy samochód w klasie S, bo jest i tak dobry, i tak możecie nim wygrywać i wygrywać z wielką klasą, dlatego że jest to naprawdę ciężki samochód do wygrywania i ciężki samochód do prowadzenia. Każdemu, kto będzie jeździć tym samochodem bardzo dobrze, należą się brawa i oklaski i fanfary. No, następnym samochodem jest Porsche GT3 RS 4.0, który również Wam polecam. Jest to ostatni samochód, który Wam polecam w klasie S, a zaraz powiem Wam też dlaczego. Porsche GT3 RS 4.0 był to samochód dostępny z kodu, który chyba każdy już ma w swoim garażu. Ja mam wersję Mega Block i zrobiłem ją sobie na pościgi. A nie jeżdżę tym samochodem zbyt często, ale nie jest aż takie brzydkie. Chodzi o to, że mam inne samochody do jeżdżenia, którymi lubię jeździć. Ten samochód, atutem tego samochodu jest również wysoka prędkość maksymalna jak w Reventonie, ale nie aż tak wysoka jak w Reventonie. Mamy tutaj dobre przyspieszenie, bardzo dobre moim zdaniem prowadzenie, do którego jednak trzeba się troszeczkę przyzwyczaić na początku. I moim zdaniem jest to dobry samochód na dragi, dlatego że nie wiem jak wam to wytłumaczyć, ale na dragach jakoś tym samochodem bardzo fajnie się zmienia biegi i można dużo razy używać double shifting. O double shifting możecie się dowiedzieć z moich poradników, jak wygrywać dragi, tak się nazywa ten filmik. Tam zobaczycie, jak się używa double shifting. I w Porsche GT3 RS 4.0 używa się tego double shiftingu bardzo dobrze. Tak samo jak w Porsche, zaraz wam powiem, Porsche wcale nie jest gorsze. Porsche 997. Tu również ten double shifting bardzo dobrze działa. Jeszcze chciałem wam powiedzieć o jednym samochodzie. Jest to w zasadzie Marussia, która nie jest dobrym wozem aż tak bardzo. Ma słabe nitro, co prawda. Ale atutem tego wozu jest niemal tak dobre prowadzenie jak w F1. Nie aż tak dobrze, nie aż tak dobre, ale prawie aż tak dobre. I na większości tras krętych macie naprawdę spore szanse wygrać tym wozem, jeśli nie spotkacie McLarena i jeśli przeciwnicy wasi, na przykład w Pagani Cinque czy Zondzie F, nie będą używać zbyt często nitra.
dlatego że mamy tutaj je słabe. Ale mamy tutaj całkiem niezłe przyspieszenie. Nie najlepsze, ale niezłe i nie najgorsze. Niską prędkość maksymalną, około 300. Ja mam obecnie chyba, zobaczcie, mam tu dużo części Ultra, bo po prostu bardzo lubię ten samochód z wyglądu. I mam tutaj chyba prędkość 345 albo 48 km na godzinę bez power-upów. To jest całkiem dobry wynik. Jeszcze chciałem wspomnieć coś o Caterhamie. To jest wariat. Mamy tutaj rakietowe nitro, bardzo dobry skręt, aż za dobry, i to sprawia, że na większości wyboju będziemy mieli po prostu problem. Jest to bardziej ciekawostka niż samochód do wygrywania, dlatego że, no, ja wiem, jest to raczej polecony samochód osobom, które chcą się w Wordzie wyszaleć, pośmiać się z tego, co się może dziać, jak włączycie nitro w samochodzie, który waży 200 kg. No i cóż, to był mój poradnik odnośnie najlepszych samochodów w klasie S. Wydaje mi się, że nie pominąłem tutaj żadnego istotnego rywala. W każdym razie polecam wam właśnie Pagani Zonda Cinque, która naprawdę radzi sobie nieźle z F1 i którą możecie nieraz wygrać za mniejszą ilość boostów. No cóż, dziękuję wam za wyświetlenie, trzymajcie się, do zobaczenia. Pa!